Na Xbox One, słuchajcie. Sprawdziłem cenę, to wiedziałem, dlaczego tak sprzedał tanio. Mamy tak. Destiny na Xbox One. Destiny 2 na Xbox One. Fallout 4 na Xbox One. Rocket League na Xbox One. Fallout 76 na Xbox One. I Dywizja Toma Clancy'ego na Xbox One. Więc taką kolekcję sobie zakupiłem. Czyli doszło mi do chyba 5 gier na Xbox One. Doszło. O, tu jest kart przesunięty. Czyli doszło mi do 5 gier na Xbox One, trochę więcej gierek. Ian McKellen był dużo lepszym wyborem raczej. No. Nie, no spoko. A tam się o aktorów tego. Bardzo moim zdaniem dobór aktorów u Nolana chciałem powiedzieć. U. Mówiłem już to nazwisko, nie? Już zapomniałem. Zobaczcie, kuźwa. Dziury w mózgu. U Jacksona. Jest moim zdaniem bardzo dobry. Trochę śmieci mam na PS3, chyba nawet część z nich mam. W ogóle większość to jest w ogóle na kamery, więc nie wiem, koleś miał chyba jakieś fizjamizie na bazie tego. Mamy jakiś iCreate, to chyba mam, mi się wydaje, na PS3. Na kamerkę jeszcze jest Play TV. Trzeba by zobaczyć, nie bym z tego iToy, ja bym, znaczy iToy, nie, to był tego, nie, PlayStation Eye. Trzeba by podłączyć i zobaczyć, co to są, bo to jakieś filmiki można robić. Następne, co to jest? To będzie chyba też na to. A to Playa Move potrzebny. Start the party. No i tutaj potrzeba mikrofonu. True or Lies. Sam nie wiem, co to są. Jakieś pewnie takie, nie wiem, pewnie dla dzieciaków kupował albo coś. Kolejne dla mikrofonu. The X Factor. No i to was Final Fantasy, nie? Czy nie? Final Fantasy 14 online. A Realm Reborn. Nie wiem, czy to chyba już nie działa, nie? Czy działa jeszcze? To pewnie Patryk będzie wiedział. I teraz tak. Jeszcze mam trzy gierki na PS2. I co najlepsze, wiecie, pokażę wam grę. Na PS3 już chyba nie. No właśnie, no to już wiem, dlaczego sprzedało. Ale mam chociaż na tym. Buzz The Music Quiz na PS2. Mam bazy, ale teraz pytanie. Czy to jest po angielsku? Ciekawe, czy można po polsku wrzucić. Też muzyczny to po angielsku, to nie będzie problem chyba, co? To też się trafiło Stitch. To Emilka lubi. No i teraz słuchajcie. Gra, dla której szczerze powiem, kupiłem, nie? Zresztą nie wiem, czy ja tego nie mam, czy nie. Gra od Midasa. Robot Warlords. Proszę bardzo. Piękny Midas chujas. A nie, Midas Touch. O, właśnie. To taki Midas, kuźwa, powiem wam, z AliExpress. Wszystkiego, czego się dotknie, zamienia w gówno. No i oczywiście kolejne gierki na PS3. Na Xbox 360, przepraszam. Też się uwalicie, bo będzie już też ciekawie. Dungeon Seed 3. Grałem, nie ukończyłem na PS3, bo to była jakaś tam, nie wiem, z czymś miałem tu problem, nie pasowało mi to. Gra, której też nie skończyłem. Darksiders 2. Doszliśmy daleko, bo tam chyba był otwarty świat, nie? I doszliśmy do miejscówki, gdzie walczyliśmy z bossem, którego nie mogliśmy teraz. Nie mogliśmy pokonać, bo byliśmy za słabi, bo to otwarty świat, więc trzeba tego, więc tak średnio. I patrzcie teraz. F1 2010. I F1 2011. Kuźwa. W tym miesiącu, kuźwa, ładnie posypały się gierki, nie? To mamy, poczekajcie. Czyli tak, 4 na Xbox 360, 3 na PS2, 6 na PS3 i 6 na Xbox One. Do tego jeszcze dochodzą. Od widza, już chciałem powiedzieć, kurde, nick, jego by się, kurde, zdenerwował. Dwie, czyli 2 na 360 i 2, 4, 6, 8, 10, 12 na PS2 i dwie chyba? Nie, jedna, bo Anthem, tak? Na Xbox One.
Rewelka, co? Jest bardzo ładnie. Ja dzisiaj na PS3 kupiłem cyfrowo dwie gry. Sly Cooper, Parasite i w dwójkę. No i rewelacja. No, tak więc słuchajcie. To może wpiszemy je sobie, co? Bo właśnie sobie przypomniałem, że ja mam przecież Excela magicznego. Czego? Słuchajcie. Powiedzcie, na co ja nie mam Excela, nie? Na co kuźwa ja nie mam Excela? Ja mam kurwa Excela na wszystko. Dobra, poczekajcie teraz tak. Tutaj nic nie graliśmy. Solary za Story został ogarnięty. Dobra, znaczy jeszcze nie ogarnięto. O, aktualizacja Windowsa się wyświetliła. Kuźwa, uwielbiam to, nie? Dzisiaj, słuchajcie, powiem wam, piszę w robocie instrukcję, nie? Instalacji, że tak powiem, takich standardowych komputerów. Kuźwa, to co mieliśmy, jak ja przyszedłem, to miała jedną stronę. Jak ja się do tego dorwałem, to już ma cztery. Tylko, że wiecie, ja robię tak, że kuźwa, robię, wiecie, każdą pierdołę, nie? Na przykład, nie wiem, aktualizuj Windows 10 albo Windows 11, nie? Jeżeli dziesiątkę instalujesz, to jeżeli przy instalacji patcha 22H2 wyskoczy ci błąd tam, kod tego, to zrób takie kroki. Pyk, 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 pyk. I w pewnym momencie, jeżeli tu wyskoczy ci błąd obrazu WinRE, no to robisz to. I wracasz tutaj, jest tego, odpalasz, robisz aktualizację, nie? Już to kuźwa tak nawet, nie? Takie kuźwa jaja. Czekajcie, szukam, gdzie ja mam... jak się to u mnie nazywało? To mnie spis gier chyba to się nazywało, tylko pytanie, czy się odpali. Dobra, to się odpaliło. Dobra, ja wam pokażę to. O, mój spis gierek. Oczywiście wy to mało widzicie, nie? O, widać, bo tu ucina trochę z boku. Więc musiałbym zrobić tak, żebyście widzieli, o. To jest spis moich gierek na PS1. 564, no nie widzicie tego dokładnie, no ale tego jest trochę, nie? To jest spis moich gier na PS1. Na PS2. I mamy, a nie widzicie ile mamy. Teraz widzicie. I mamy tyle. O, jakieś iToje. F1 jakieś mam. F1 2002. Czyli mam Formułę 1. Nie, F1 2002 to jest jej chyba, nie? 2001, czyli dobrze. Czekajcie, co ja tu mam? Książeczka, inne. Dobra, okej. Okay. A może Formuła 1? Też nie. No to co, dopisujemy w takim razie, nie? To się bierzemy za to, PS2, to jedziemy to. Akurat uzupełni kolekcję. W ogóle nie wiem, kiedy ja aktualizowałem ten plik, nie? Robo... A czekajcie, to on się powinien podpowiadać, nie? Chyba tak, jeżeli się powtórzy, dobre. Robot Warlords. Teraz tak, czy jest książeczka? Jest książeczka. Płytka, ok. I po angielskiemu to, po angielskiemu. Tak. Stitch. Jest książeczka. Stitch. Experiment 626. Jest książeczka. Buzz. O, music quiz mam. Gdzie mam? Pokaż ten. On nie jest po angielsku, czy... Buzz Music Quiz. A, po włosku mam. No to już mamy po angielsku. No to git, się podmieni. Chce ktoś po włosku? Buzz the Music Quiz? Dobra, tak więc to są te trzy, które zakupiłem sobie teraz. Odczepię. I teraz te, które dostaliśmy od widza. Które dostałem od widza. Po kolei, bo jest tego trochę za dużo. Groove Rider. Groove. A czekajcie, może jak wam przyzoomuję to, to będziecie lepiej widzieć. O. Groove Rider. I jest książeczka. Tak. Golden Age of Racing. Jest. Czekajcie, język jeszcze, nie? Angielski.
Angielski i angielski, dobra. To jest jakby to, nie? Więc tak. Następny F1 Racing, nie, F1 Racing Championship jest wszystko i trzy języki są, dobra. F1 Racing Championship jest książeczką. F1 2001. Zakładam, że ma książeczkę, bo to były chyba komplety, nie? Tak. Kurde, pogram sobie w F1. O, i Formula 1 2002. Tak. Nie wiem, czy to... O, to, albo to jeszcze jest z tym, z filmikiem skracającym, podsumowującym. O, jest to samo. Formula 1, ale 2003. Też. Gra, która jest ekskluzywem na PS2. Dobra, następne PS2. Kurde, miałem PS2 skracać, nie? I patrzcie, na tym to skończyło się. Formula 1 to się pisze też. Formula 1 04, tak? Tak to jest opisane, tak. Ja zakładam, że też jest to. With net features. No trzeba by tylko... Ciekawe, jakbym podpiął... Właśnie, a działa net na PlayStation 2? Jakbym podpiął do... Jeszcze PS2 do sieci? O, to jest coś innego. Teraz napiszemy tak, będzie mi prościej. American Pro Tracker. Kurde, wiecie co mi teraz pomyślałem? Na PS2 nie zbierać wszystkich gier, ale wszystkie wyścigi. To byłoby ciekawe, nie? Jakbym zbierał wszystkie wyścigi na PS2. GT Racer. To by było kurwa ciekawe i rajdy, nie? O, generalnie samochodówki. Kurwa. Pro Rally 2002. Ok. Super Trackers. A, to jest to, co niby toka na ten, nie? Co niby taka Super Tracks po prostu to się nazywa. Super Tracks. Dobra, i to są wszystkie, które dostałem i kupiłem. Teraz, żeby się nie jebnąć, to musimy teraz zrobić... Tak, sortuj niestandardowe, mamy na ten, czyli po grze wartość od A do Z, pyk. Dobra, i mamy tyle, patrz ile Formuły 1, nie? Pyk, 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 dobra. Cześć Skorpion, klony Mario Kart na PS2 też byś zbierał? Czemu nie? Słuchaj, jakbym tak podjął taką decyzję, to ta. I moi drodzy! Nazbierało się 200 gier na PS2. Ty, a mamy tego? Czekajcie, a myśmy kupili przecież jeszcze coś tam z tym śpiewaniem. Popstar coś takiego było? No widzicie, nie ma Popstara jeszcze. No dobra, na razie mamy 200 gierek. No teraz PS3. Na PS3, no to tu trochę, też trochę będzie gierek. Na PS, no to proszę bardzo, na PS3 mamy wszystkie chyba. I to jest ta najlepsza gra w F1 Championship Edition. To są moje gry na PS3. I teraz lecimy to. Jak to się nazywa? A Realm Reborn. Czyli w to już nie zagram, tak? Rozumiem? Ten Realm Reborn. X-Factor. A właśnie, książeczki czy są? Jest. A nie, tu chyba nie spisywałem, nie? Książeczek. Nie, to tylko po prostu spisywałem gierek. X-Factor.
Teraz dużo, teraz zobaczysz, jak wejdziemy do Xboxa, to się kurna uśmiejesz. True or lies. True or lies. A, już czuję po ciężarze, że jest książeczka. Start the part. No i widziałem, że takie gry są, nie? Myślałem, że takie coś było w tym. Na PS4 dopiero. Wow, tu się wypadnęło płycie. A tu są jakieś inne, ty, to są jakieś zabawy w ogóle. To nie tylko jakieś tam głupie biegania. To... Aha! Wiecie, co to jest te Start the Party? To jest iToy Play. No. Play TV. A z Play TV co to będzie? Free your TV. Watch, pause, record. Aha, czyli pewnie... Wow, kurwa, ale jaja, ty! Kuźwa, patrzcie. Naklejka na pilota. Ale jaja, ty. Ciekawe, jaki to pilot jest. To mnie zaintrygowało, powiem wam. Ty, a może ja będę mógł na ten? Może ja będę mógł sobie... Czekajcie. Aha, dobra. Generalnie, wiecie co to jest? To jest po prostu program do odtwarzania telewizji antenowej. Bo teraz tak, do PlayStation 3 podpinamy Play TV Tuner. Tu macie pokazane, jak to wygląda. Play TV Tuner i wejście antenowe. I będzie można oglądać telewizję. I można też nagrywać. Kurwa, fajne. Pomyślę, że coś takiego kuźwa wymyślili tam niedawno w te dekodery, nie? Opcje nagrywania. A, czekajcie, jeszcze ten... A to jest do czego to jest w takim razie do pilota? To nie jest pilot do PS3 przypadkiem? Play TV, kurwa, nie wierzę. O, i iCreate. A iCreate to może będzie do montażu filmów. Compose homemade videos and photos with iCreate. Record sound clips and edit your own multimedia footage. Add fun special effect like color filters and motion trails. No git, fajnie. Dobra. I teraz zrobimy to samo, czyli pyk. Sortuj niestandardowo. Tytuł od A do Z. Dobra. Aha, bo numerków nie ominąłem, kurde. Hopsi w dół. To ile mamy już gierek? 253 gry na PS3. Hell yeah! Na PS4 coś przyszło? Na PS4 coś przyszło, kurwa, bo ja na pewno coś kupowałem na PS4. A God of War, poczekaj, zobaczmy God of War. Bo ten list, ta lista będzie dosyć długa. God of War jest. God of War 3 Remaster. Na PS4. Czyli tak, God of War Ragnarok na pewno, bo kupowaliśmy. God of War Ragnarok. Assassin's Creed Valhalla nie mamy. Assassin's Creed Valhalla. Coś jeszcze żeśmy, co byśmy ostatnio kupowali? A Elden Ring? Elden Ring już jest, czyli coś jest tutaj. Zobacz, co Mirkar napisał. Kudi, jak coś, to błąd. To błąd, nie WWF, tylko WWE. Ale co? Coś pisał pewnie, tak? Czekajcie. Znowu się kolega rozpisał? Christopher Lee, nie wyszło. No, McCallen. Chyba te finale fantasy raczej nie działają. No ja też uzależniony od Excela, okej. Okay. Kudi, jak coś to błąd, nie WWF, tylko WWE. Na PS3, co? Nie WWF. A, czyli WWE to, tak? WWF? WWE? A, jedno, kuźwa, tam jest to samo.
Wyglądało jak WWF. Wyglądało to jak F. Czyli tak, Elden Ringa mamy, czyli God of War'a, Assassin's Creed'a, Ghost of Tsushima jest. A, B, C, D, E, F. Ghost of Tsushima jest. To kuźwa gówno z zombiakami. Czy tam tymi zakażonymi grzybem. The Last of Us. Tylko ja mam The Last of Us czy Last of Us? A, The Last of Us nie mam wpisane. Dobra, bo to dostałem z konkursu, nie? The Last of Us Part 2. Ragnarok, Valhalla. Coś jeszcze przyszło. Coś jeszcze miał na PS4. No, że mierzy, dogadasz się z Mirkarem. On też chyba te WW ogląda. Ja kurna coś miałem. Tylko pytanie, co ja tam jeszcze... Ja dziś miałem takie płytki właśnie do wpisania. Gdzie ja je podziałem teraz? Elana! Bo była a ja pewnie zaniosłem już do piwnicy to wszystko. Dobra, to nie było tematu. Bo coś miałem jeszcze. Nie, Kalisto Protocol nie mam na PS4. Coś kurna graliśmy na PS4, co miałem. No nieważne, na razie tylko te trzy gierki, tak? Na PS4. Dużo ich nie ma, no ale co zrobicie? No nic nie zrobimy. Był okres taki, że no nic nie kupowałem. To tylko 6-9 gierek. Co? Nie. Tytuł ona do Z. Dobra. I teraz tak, 360. Do 360 też trochę, zobaczcie, w 360 mam tylko 23 gry. Już nie. Bo mamy tak. Piękna liczba, tak. F1 2011. A zobaczycie, jaką mam kolekcję na Xbox One. No, zgadnijcie, ile mam gier na Xbox One? W pudełku. W pudełku. Nie sprawdzajcie komendą. Wykrzyknik Xbox One. Bądźcie uczciwi, sprawdźcie sobie. Znaczy, zgadujcie, ile mam gier na Xbox One w pudełku. Że pewnie wuj. No, zgadujcie, pi razy drzwi, pi razy oko. Ile mam gier na Xbox One w pudełku. Sześć, dziewięć? Dobra, czyli tak, mówicie, że 45, w uj, 69, 48, 66, uwaga, puk, 5 gier. Kto był najbliżej? Blisko byliście, no blisko. Nie, wiecie dlaczego mam tak mało? Bo mi nie opłacało się kupować. Dlaczego? Bo mamy Game Passa. Ale teraz się zmieni, słuchajcie. Rocket. Lague, chyba tak to się pisze. O Jezus Maria, dobre to było. Division. Siedemdziesiąt sześć. 4, nie 3. Destiny.
Destiny. A Destiny jest też online, to on jeszcze żyje, czy nie? No właśnie, czy będzie działać w ogóle? I tu, moi drodzy, możemy zacząć kolejny temat, nie? Gier, które są niestety zawsze online, nie będące zawsze online. Bo kuźwa serwery wyłączą. Wow, 11 gier na Xbox One. No i to jest kuwa kolekcja. Na Xboxa, ale na Xboxa klasyka mam więcej. Aczkolwiek, które z nich już sprzedałem. Już nie pamiętam, które posprzedawałem. Trzeba by sprawdzić, które gry sprzedałem już. Bo część z nich posprzedawałem, nie? Na Wii mam. Na Wii mam też mniej, bo sprzedawałem chyba Medwarda, sprzedałem Zeldę, sprzedałem chyba. Bo to sprzedawałem, chyba nawet ode mnie kupił ten. Pajdak chyba kupił ode mnie. No, na GameCube mam tylko dwie gry i do tego Most Wanted'y. Na PSP mam trochę więcej. Na PSP mam więcej, kuźwa, gierek. Ale tak to jest mało, bo jeszcze parę rzeczy podokupowałem. A o PC-cie nie wspomnę, nie? Patrzcie na PC-ta. Na PC-ta mam 580 gier, z czego CDA jest czego. I to jeszcze nie wszystko, słuchajcie. To jest chyba wszystko, nie? To generalnie to są chyba co? Same gry na CD Action? Tak. Chyba to jeszcze nie, to są tylko CD Action, a jeszcze mam pudła, nie? Więc ja nie byłem w stanie, kuźwa, tego spisać, nie? Ta rubryka jest akurat nie do czytania na ten moment. No, tak więc co jest u mnie większe? No, zdecydowanie jeszcze wersja na PC-ta, nie? W sumie to ja mam 16 gier fizycznych na Xboxa, no. To się ceni, to